nie chcę być sceptycznie nastawiony, ale według mnie live festiwal Oświęcim już nie będzie w Oświęcim, bo tego festiwalu po prostu nie będzie. Radni Rady Miejskiej, pan Łoziński, pan przewodnik zadali panu prezesowi Fundacji Darkowi Maciborkowi 4 pytania i z tych czterech odpowiedzi jasno wynika, po pierwsze, że live festiwal Oświęcim na pewno nie będzie na Kamieńcu. Pamiętam kilka lat temu, chyba 2013 albo 2014 rok, było spotkanie w moim gabinecie obecnego, ówczesnego wicestarosty Zbigniewa Starca. Byli obecni pan prezydent, a w zasadzie wtedy komisarz, czy pełniący obowiązki, czy funkcje, nie pamiętam. A być może pełniący funkcję prezydenta miasta pan Janusz Kwieród. Był ówczesny marszałek województwa małopolskiego pan Marek Sowa. Był pan Darek Maciborek, była moja skromna osoba. I pan Darek Maciborek 6 lat temu przedstawił wizualizację, koncepcję zorganizowania live festiwalu Oświęcim na terenie Kamieńca. I to było generalnie rzecz biorąc, był gotowiec. Pan prezydent, jak wynika z tego pisma, w staraniach o środki zewnętrzne, budując park na Kamieńcu chyba za 11 milionów złotych, w ogóle tej koncepcji nie wziął pod uwagę i w związku z tym prezes Fundacji Darek Maciborek odpowiadał jasno, że live festiwal na Kamieńcu się nie odbędzie. Natomiast czy on się odbędzie w ogóle? No to śmiem wątpić, czytając odpowiedź pierwszą, że formuła współpracy dotychczasowej z miastem się wyczerpała. Było spotkanie z radnymi miasta chyba 11 września, której pan prezydent powiedział, że formuły się niestety nie da zmienić. Więc jeżeli pan prezes Maciborek mówi, że formuła dotychczasowa jest niemożliwa do zrealizowania, miejsce na Kamieńcu jest absolutnie nieprzystosowane do zorganizowania tego przedsięwzięcia. W związku z tym należy domniemywać, ponieważ mieszkamy i żyjemy w Smart City, uważam się za mądrego i miarę inteligentnego człowieka, więc z tych odpowiedzi wywnioskowałem, że live festiwal Oświęcim w 2020 roku, w 2019 roku, 10 jubileuszowy, się nie odbędzie. Pan prezes Maciborek, prezes fundacji, pisze, że ma kilka ofert i propozycji. Ja te oferty i propozycje znam, ale nie jestem upoważniony o tym, żeby o tym rozmawiać. Rozmawiamy o sztandarowym przedsięwzięciu kulturalnym, o którym pan prezydent Janusz Kwieród w każdym wystąpieniu, przy każdej okazji mówi, że to jest po prostu coś, co jest ogromną i fantastyczną i wspaniałą marką dla Oświęcimia. W nowym programie również mówi, że on sobie nie wyobraża, żeby Life'a nie było, będzie go wspierał, tylko nie wiem, czy będzie co wspierać, skoro odpowiedź prezesa Fundacji Darka Maciborka jest jasna i klarowna. Państwo, co jest nie tak w realizowanej za, no dużo milionów złotych na pewno inwestycji na Kamieńcu? Dlaczego nie można zrobić tam festiwalu? No przede wszystkim jest to teren po byłym wysypisku śmieci. Z tego, co tam wszyscy mówią, jest dość gruba warstwa śmieci. Poza tym ta przestrzeń do postawienia estrady, tej estrady na prawie 40 tysięcy odbiorców, jest zbyt mała. Nie zostało w ogóle to uwzględnione. Teren w ogóle nie jest przygotowany do tego, żeby według projektu, żeby wjechały tam ciężkie sprzęty, ciężki tir o nośności kilkanaście ton. W związku z tym no, nie jest możliwe. Ja tam się zastanawiałem tam wczoraj, oglądałem te prace. Mam ogromny problem z oszacowaniem tej inwestycji. 11 milionów, no nie wiem, może się mylę, może to nie jest 11 milionów. Według mnie tam na roboty na tym poziomie, na tym etapie to jest warte góra 1-2 miliony złotych. Nie wiem skąd te koszty. Bardzo mi z tego powodu jest przykro. To było doskonałe miejsce na zorganizowanie festiwalu, zwłaszcza, że w 2023 roku będzie dodatkowa przeprawa mostowa, więc kwestie bezpieczeństwa dojazdu i wyjazdu z dwóch stron byłyby idealne. Po raz pierwszy można byłoby od 9 lat zobaczyć, że przy okazji live'u nie jest korkowany Oświęcim przez Ulica Legionów, przez kilka dni jest wyłączona z ruchu. I moje następne pytanie, drodzy Państwo, które będę powtarzał non stop, no, tylko tam nie będzie live'u, nie będzie tam koncertu, to może nie ma potrzeby przenoszenia schroniska dla zwierząt w miejsce, moim zdaniem, urągające. 24 września podpisuję umowę notarialną z panem prezydentem przekazującą tą działkę pod budowę schroniska, ale skoro nie będzie koncertów, to może niech schronisko tam zostanie. Piękne, wspaniałe, godne dla zwierząt, mało mieszkańców, duże przestrzenie. Myślę, że nawet ta przestrzeń parkowa, która powstaje w tym miejscu, a nie będąca przestrzenią koncertową,
to schronisko dla zwierząt nowo wybudowane za 5,5 miliona złotych, bo takie mam informacje z ratusza, nie będzie czymś straszącym, odrażającym. Myślę, że będzie wartością dodaną dla tej wspaniałej instytucji, która działa na tym terenie. Panie starosto, czy pan jako urzędnik samorządowy widzi możliwość realizacji w dalszym ciągu Live Festiwalu Święcim w dotychczasowym miejscu? Live na Mosirze sobie. Panie redaktorze, oczywiście, że widzę. Tylko trzeba po prostu nie przeciągać tego w czasie. Pan prezydent ewidentnie przeciąga to do momentu 21 października, do momentu wyborów. Nie chcę powiedzieć, że nie chcę wspierać, nie chcę wspomóc Darka Maciborka, który stwierdził, że ta koncepcja się wyczerpała. Drodzy Państwo, ja się właściwie dziwię. Pozyskane środki unijne przy projektowaniu, albo inaczej, uwzględnienie tej koncepcji, którą 6 czy 5 lat temu pokazał nam pan Darek Maciborek, były... Dlaczego nie uwzględniono w staraniach się o te środki? To przecież to nic takiego strasznego by nie było. Robimy park, robimy przestrzeń koncertową, zróbmy tak jak Pan Bóg przykazał. Przecież wszyscy wiemy, żeby ściągnąć gwiazdy jeszcze większego formatu, trzeba przestrzeni, aby zapewnić wykonawcy przyjście przynajmniej 30-40 tysięcy słuchających. To było idealne miejsce. Ja powiem tak, panie redaktorze, ja jestem osobą, która mówię, jeżeli się da, to mówię, że się da, jeżeli się nie da, to mówię, że się nie da. Generalnie rzecz biorąc, nie owijam w bawełnę. Jeżeli coś się zmieni po 21 października, myślę, że jeszcze nie będzie za późno, to trzeba tą inicjatywę uratować. Ja tutaj w kontrakcie, który piszę dla Oświęcimia, uwzględniam coś takiego jak zapytanie mieszkańców, jaką formułę spędzania wolnego czasu albo kulturalną by chcieli. Zadaję różne pytania, a może połączyć Live Festival ze Świętem Miasta. Live Festival jest na koniec roku szkolnego, Święto Miasta jest na początek roku szkolnego. Dlaczego gdzieś to nie wypośrodkować? Może by to była dobra formuła. Teraz mamy jeden problem, panie redaktorze. Gdzie ten live? Bo przecież przestrzeń parkingowa została sprzedana. Pan prezydent nie był zainteresowany kupieniem tej wspaniałej działki za niewielkie pieniądze w centrum miasta, gdzie można byłoby naprawdę nad sobą zrobić coś fajnego, tylko kupił to prywatny przedsiębiorca. W związku z tym, jeżeli on rozpocznie jakąś inwestycję, nie mamy gdzie zlokalizować parkingu, nie mamy zlokalizować wozów transmisyjnych, nie mamy gdzie zrealizować wiele innych różnych rzeczy, ubikacji choćby nawet, więc na stadionie Unii Oświęcim przy ulicy Legionów ta formuła się wyczerpała. Wszyscy żyli nadzieją, zresztą potwierdził to pan prezydent w dniu otwarcia tegorocznej edycji Live Festival przed premierą teatralną, że drodzy Państwo, następna jubileuszowa 10. edycja Live Festiwalu odbędzie się w 2019 roku na Kamieńcu. To są słowa, które wypowiedział pan prezydent. Pan prezydent okłamał nas, okłamał mieszkańców. Jest duże zagrożenie, że ten festiwal, ten wspaniały festiwal, jedyny w Polsce festiwal dla pokoju, zostaje wyprowadzony z miasta. Czyli Live Festiwal Oświęcim w Chrzanowie? Albo w Zatorze.